Niemal 100 wystawców z Europy, atrakcyjne ceny, pokazy barmańskie i kulinarne, seminaria. To jedne z atrakcji targów technologii przetwórstwa spożywczego w Chorzowie, zorganizowanych przez firmę Weindich. Impreza jest skierowana dla branży spożywczej, dla szeroko rozumianej branży spożywczej. Główne akcenty tak naprawdę to kładziemy na dwie branże. Branże, które w ostatnim czasie mocno rozwijają się, to jest na pewno branża gastronomiczna oraz mięsna. Mamy możliwość goszczenia tutaj u nas wiele światowych firm, które zaopatrują nie tyle nasz rynek polski, jak i cały światowy. Bardzo bogata prezentowana jest oferta też polskich producentów, którzy dostarczają do branży mięsnej. Fajną sprawą na tych targach, taką, która jest troszeczkę odróżnia nas od pozostałych, to jest to, że gro tych urządzeń, które macie możliwość tutaj obserwować, prezentowane jest na żywo. Mamy możliwość testowania urządzeń, mamy zobaczenia ich w ruchu, w pracy, jakie dają efekty. Nowością na tych targach jest nowy rodzaj patelni. Patelnia z przechyłem ręcznym. Wyszliśmy na przeciw jakby zapotrzebowaniu klientów na patelnie troszkę tańsze. W tej chwili wiadomo, czasy są jakby troszkę gorsze, więc potrzebny jest sprzęt dobry, ale w trochę niższej cenie. Prezentujemy to, co robimy najlepiej, to znaczy sprzęt gazowy, od którego żeśmy zaczęli, różnego rodzaju kuchenki małe, większe taborety, kuchnie z piekarnikami. Robimy zarówno z piekarnikami elektrycznymi, jak i gazowymi. Prezentujemy klipsownicę do dzielenia na porcje i zamykania opakowań rękawowych, tak to się pięknie nazywa, czyli jelit do produkcji kiełbas, serów i tak dalej. I maszyna, którą od 3 lat produkujemy naszej konstrukcji, prasa do mięsa, do rozduszania mięs. Maszyna pozwala na rozbijanie dowolnych porcji mięsa, niezależnie czy są to mięsa białe, czerwone, czyli powiedzmy wołowina, schab, karkówka czy kurczak, indyk. Potrafi rozbić każdą porcję mięsa na dowolną grubość. Działa to fantastycznie, bardzo szybko, w granicach 400 do 500 porcji rozbijanych w ciągu godziny. To są na pewno jedne z największych tego typu imprez targowych. Jeśli nie w Polsce, to na pewno na Śląsku. Bardzo dobrze, że takie imprezy dzieją się w Chorzowie, bo to powoduje, że Chorzów jest postrzegany na zewnątrz jako miasto prężnego biznesu.